Obecnie na zlecenie gminy Kraków przeprowadzone są badania dronami. Badania te są częścią całego systemu kontroli, jaki jest prowadzony po 1 września, czyli po dacie, kiedy na terenie Krakowa zaczął obowiązywać zakaz palenia paliwami stałymi. Jest to element kontroli, a zarazem zbierania dodatkowych informacji na temat sytuacji, jaka jeszcze jest na terenie miasta, jeżeli chodzi o piece czy kotły na paliwo stałe. Badania są wykonywane przez firmę zewnętrzną na zlecenie Wydziału do Spraw Jakości Powietrza. Na terenie całego Krakowa przemieszczamy się w zależności od tego, gdzie mielibyśmy jeszcze jakąś szansę ewentualnie taki system na paliwo stałe spotkać. Badanie odbywa się za pomocą drona z kamerą, a także z czujnikami. Za pomocą czujników jesteśmy w stanie określić, czy w danej nieruchomości jest spalane paliwo stałe, czy nie. Jeżeli chodzi o spalanie paliw stałych, no to tutaj mieszkańców Krakowa należy pochwalić. Rzeczywiście duży wkład pracy był przez nich włożony, jeżeli chodzi o zmianę tego systemu ogrzewania. Dużo tych systemów zostało zmienionych. Także już na terenie Krakowa, jeżeli już takie systemy są, no to w bardzo małych ilościach. Jeżeli chodzi o całe województwo, jesteśmy tutaj pionierami, takich systemów jest naprawdę niewiele.